Proszę Państwa, jeżeli chodzi o temat tego mojego wystąpienia, roboczy oczywiście, polski film dokumentalny po roku 2000, muszę powiedzieć, że przysporzył mi on niemało trudności. To znaczy, kilka lat temu część z Państwa uczestniczyła jeszcze w edycji Borkowskiej w Łodzi, taka bardzo legendarne spotkanie Borki w Łodzi, gdzie miałem przyjemność też dla Państwa mieć wykład dotyczący właśnie dokumentu polskiego po przełomie, w okresie transformacji. I muszę powiedzieć, że dekada lat 90. to jest okres, który zdecydowanie łatwiej jest skonceptualizować. I tu pozwolę sobie powtórzyć jakby takie dwie czy trzy tezy, które postawiłem już ponad 5 lat temu, żeby stworzyć tło dla tego, o czym będę mówił dzisiaj. Otóż wtedy posłużyłem się taką nomenklaturą Michela Foucault, mówiąc o tym, że w przypadku, kiedy mamy do czynienia z takim systemem opresji, niekoniecznie zawsze jawnym, tworzymy pewnego typu narrację, która ma charakter kanoniczny, na przykład na temat przeszłości, na temat pewnej grupy, która może być, ma tą moc, aby ustalić własną hegemonię kulturową. I pozwoliłem tę tezę przełożyć na kino dokumentalne polskie, wskazując na to, że takim momentem, od którego pojawia się wyraźne różnicowanie w spojrzeniu na historię Polski w dokumencie historycznym, ten właśnie rok 89-90, to jest taka sytuacja, kiedy dokument polski zaczyna od polemiki z polską kroniką filmową. To jest dla mnie dosyć znaczący moment. Ja tutaj wskazałem na znaczące, jak sądzę, dokonanie Marcela Łozińskiego, czyli film 45-89, gdzie Marcel Łoziński, chcąc opowiedzieć tę historię na nowo, chcąc opowiedzieć ją w perspektywie, którą za Foucault mogę nazwać kontrhistorią albo przeciwhistorią, tą opozycyjną wersją historii, która nie jest zgodna z tą, jakby to być wersją oficjalną, ideologiczną, perelowską. I tak sięga po kronikę filmową, dlatego że my myślimy o przeszłości obrazami z kroniki filmowej. I on wyraźnie to zauważył, że jeżeli chce dokonać zmiany języka, opowiadania o przeszłości, film dokumentalnym, o wydarzeniach historycznych, tych węzłowych, kluczowych, jak październik 56 roku, jak grudzień 70 roku, jak sierpień 80, to on musi sięgnąć po obrazy z kroniki filmowej i dla nich kontrapunktem stają się głosy świadków. To jest taka prosta formuła zresztą, która już po raz pierwszy, nie wprawdzie z kroniką filmową, ale z materiałami archiwalnymi, ona pojawia się w filmach Marcela Ophülsa, twórcy, którego ja bardzo admiruję i uważam, że to jest właściwie jeden z najwybitniejszych twórców dokumentu w XX wieku, z którego bardzo wiele dokonań późniejszych, które my znamy, wyszło, takich jak na przykład Shoah Claude'a Lanzmanna czy realizacja Michaela Moora, który jako pierwszy rzeczywiście zwrócił uwagę na to, że materiał archiwalny potraktowany in extenso daje niesłychane możliwości właśnie do tego, żeby zróżnicować perspektywę na historię. Dlatego że kiedy ten materiał jest używany z jego ideologicznym komentarzem, można pokazać, że on sam stał się pewną skalą historyczną. On opowiada o pewnej przeszłości, ustanawia znaczenia, gdzie my bazujemy na tym ustabilizowanym porządku znaczeniowym, o tym, co się wydarzyło, ale z drugiej strony on sam dla nas w warstwie komentarza, w sposób wydania, w tym, jak tworzy reprezentację owego zdarzenia, sam staje się już pewnego typu reliktem historycznym. I można jakby go rozbić poprzez komentarz, poprzez głos świadka. W tym sensie Łoziński rzeczywiście dla mnie jest taką postacią, który w tym dużym montażowym filmie, robionym jeszcze podziemnie, gdzie kto zna historię tego filmu, doskonale wie, że materiały były właściwie wynoszone z Chełmskiej po to, żeby on mógł ten film zrobić. Właściwie Łoziński robił go nielegalnie jeszcze w roku 87-88 i planował jego edycję w podziemnej wideotece Solidarności. To, że on dotarł nas do takiej wersji oficjalnej, jest właśnie efektem tego, że dokonała się ta transformacja za nas okrągłym stołem. A więc kronika filmowa była takim punktem wyjścia po to, żeby stworzyć kontrhistorię, kontrpamięć, jakby nową narrację o przeszłości. Dokument historyczny, polski dokument historyczny zaczyna właśnie w tym punkcie, jak mówiłem, w roku 90. Potem sprawa się o tyle staje trudniejsza, że nie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z oficjalną perelowską wersją pamięci, której przeciwstawia się pamięć opozycyjna i nowa narracja o przeszłości, która, można powiedzieć, jednoczy nas wszystkich i dostarcza nam takiego common sense o tym, jak naprawdę te wydarzenia przebiegały, ale pojawia się jakby rozbicie w samym obozie solidarnościowym i pojawiają się różnego typu, powiedziałbym, jakby narracje alternatywne. I to jest bardzo wyraźnie widać, jak stosunkowo słabym filmem Marcela Łozińskiego ponownie
był film 89-95 w stosunku do tego wcześniejszego filmu. Dlatego, że on wyraża już tym, jest już takim nośnikiem pamięci konkretnej grupy politycznej. Podobnie zresztą, jak będziemy mieć do czynienia z filmem Jaka Polska z roku 95. To jest też ciekawe, że dekada lat 90. to jest też bardzo ważny moment, jeżeli chodzi o dokument polityczny. Te wszystkie właśnie filmy mają taki znaczący wymiar polityczny, co moim zdaniem już na taką skalę nie dokona się po roku 2000. To jest taka, przypominam tylko te tezy, proszę Państwa, możecie to sami zweryfikować w oparciu o swoje doświadczenie. Tam był też oczywiście taki moment jak kwestia białych plam w historii, czyli przywracania tego również, co nie miało w ogóle reprezentacji w porządku oficjalnej, kanonicznej, perelowskiej pamięci i historiografii oficjalnej i w dokumencie filmowym, nie miało swoich reprezentacji wizualnych, tak? Czyli Owi żołnierze wyklęci, czyli Katyń, film Łozińskiego, zresztą znakomity, Las Katyński z roku 90. I zainspirowany przez Andrzeja Wajdę. To jest ten moment. Natomiast, jak powiedziałem, ponieważ punktem odniesienia był właśnie, powiedziałbym, ten mocny blok ideologiczny, taki silny korpus reprezentacji, nacechowany, powiedziałbym, bardzo wyraźnie ideologicznie. Dlatego ten rodzaj dyferencjacji jest łatwo pokazać, jeśli chodzi o pierwszą dekadę. Drugim takim czynnikiem, który wymieniałem wówczas, było to, że forma dokumentalna, estetyka filmu dokumentalnego wyraźnie zmienia się ze względu na zależność od strumienia telewizyjnego. To znaczy pojawiają się konkretne formaty telewizyjne, następuje pewnego typu ujednolicenie tych gatunków, zgodnie zresztą z pasmami. Jedno z tych pasm to jest to właśnie, które w tym czasie Andrzej Fidyk przecież jakby zainicjował Oczy Szeroko Otwarte w telewizji publicznej. I to było takie paradoksalne, ponieważ z jednej strony dokument nasycał się estetyką, powiedziałbym, neotelewizji, mówiąc językiem Odina i Cassettiego. Z drugiej strony on się bardzo wyraźnie homogenizował, czy jakby dopasował się do tego nowego medium. To już nie był jakby film autonomiczny, tworzony jako film autonomiczny, z czym mieliśmy do czynienia w latach 70., 80., mimo wszystko, jeśli chodzi chociażby o dokument kreacyjny. I jak powiedziałem, ten rodzaj konceptualizacji nie do końca daje się, jak sądzę, przenieść na to, z czym mamy do czynienia po roku 2000. Tu chciałbym wskazać jakby na kilka takich zjawisk. Po pierwsze, to co wydaje się bardzo charakterystyczne, to jest pewien rys nostalgiczny w dokumentach polskich po roku 2000, co objawia się przede wszystkim, jak sądzę, w formie sequelu. Pamiętacie Państwo, asystent Krzysztofa Kieślowskiego nakręcił sequel Pierwszej Miłości, spotkał się z bohaterami tego filmu. Ale nie tylko on przecież. Andrzej Fidyk, i uważam, że to jest bardzo ważne dokonanie dla dekady właśnie ostatniej, nakręcił film Jodik Stories, film, który jest sequelem słynnej defilady z roku 89, gdzie Andrzej Fidyk wraca do Korei Północnej i zaczyna mówić o tym, o czym nie mógł opowiedzieć w tym pierwszym filmie, kiedy udało mu się zarejestrować ten fantastyczny i jednocześnie przerażający spektakl ornamentu z masy tworzonego z okazji kolejnej rocznicy urodzin Kim Il-sena. Tym, czego nie ma, co jest miejscem nieobecnym, lakuną, pęknięciem, to jest obóz koncentracyjny, to jest jakby system opresji, prawda? Jakby kryje się pod tym spektaklem kreowanym dla widzów zewnętrznych, dla innych państw, dla przedstawicieli innych państw. I Andrzej Fidyk chciał zrobić film o północno-koreańskim obozie koncentracyjnym. Jednocześnie zdaje się sprawę z tego, że nie jest możliwe, aby wszedł tam z kamerą. Wie doskonale, że nie istnieją żadnego typu reprezentacje wizualne północno-koreańskiego obozu koncentracyjnego. I tu pojawia się, moim zdaniem, fantastyczny pomysł. Konceptualnie fantastyczny. Może nie zawsze ten film w sensie wizualnym jest w stanie to udźwignąć, ale to jest znaczące, że ponieważ mamy jakby w punkcie wyjścia z tym, że brak reprezentacji wizualnej jest jakby tym kluczowym zagadnieniem, pojawia się konieczność, którą znają doskonale dokumentaliści z lat wcześniejszych. Rekreacji. Trzeba odtworzyć. Ale Andrzej Fidyk nie pójdzie w tą stronę, żeby miał odtworzyć obóz koncentracyjny, prawda? Jakby będzie tworzył dekoracje. Wpada na genialny pomysł. Mianowicie chce odnaleźć uciekinierów z Korei Północnej w Seulu. Spotyka się z uciekinierami z Korei Północnej w Seulu. Szuka reżysera teatralnego, który uciekł z Korei Północnej. I proponuje mu, żeby
wystawił musical w stylu północno-koreańskim o północno-koreańskim obozie koncentracyjnym, w którym między innymi mogą zagrać uciekinierzy z Korei Północnej. Do czynienia z paradoksalnym połączeniem musicalu i dramy, w sensie psychoanalitycznym, prawda? Tu coś takiego się niesłychanego dzieje. No i właśnie, nie może pokazać obozu, ale jest w stanie pokazać doświadczenie tych ludzi poprzez to, że pokazuje proces pracy nad spektaklem i pokazuje relacje ludzi, które to relacje służą za kanwę scenariusza tego spektaklu. Jednocześnie mam do czynienia z tym rodzajem naddania, ponieważ ta estetyka celowo nawiązuje i celowo kosztuje środki, które znamy już z defilady, z tego fałszywego, ideologicznego obrazu świata, który Korea Północna tworzy o samej sobie. Także to jest paradoksalny sequel, tutaj chciałbym rzeczywiście podkreślić, tak? Ale także Staroń, powiedzmy, on zrobił List Syberyjski, Państwo pamięcie, film bardzo fetowany i nagradzany. I on po roku 2000 zrealizuje List z Argentyny. Jest jakby kontynuacja tej historii, prawda? Marcin Koszałko, po Takiego pięknego sna urodziłam, 5 lat później realizuje Jakoś to będzie. Robi sequel tej swojej historii rodzinnej. Wydaje mi się, że to jest jakby znaczący ruch. Czyli w momencie, kiedy na horyzoncie nie pojawiają się nowe propozycje estetyczne, nie pojawia się coś znaczącego w postaci przełomu w poetyce tworzenia dokumentu filmowego, reżyserzy chcą jakby opowiedzieć o tym, co jest dla nich w tym momencie kluczowe, poprzez odniesienie do formy już wykreowanej, gdzie pewna znacząca różnica się pojawia, prawda? Tak jak powiedziałem, ta rekreacja obozu w przypadku Andrzeja Fidyka, Wiodik Stories, tak samo w przypadku Koszałki to będzie przeniesienie punktu ciężkości nie tylko z rodziny, rodziców na własną rodzinę, ale także przeniesienie punktu ciężkości z matki na ojca. Jakby to relacja ojca tym razem stanie się kluczowa i tym razem to jedno ze zdań właśnie z relacji ojca stanie się tytułem filmu, podobnie jak było to zresztą zdanie powiedziane przez matkę. To jest taki moment, kiedy poszukiwanie kontynuacji jest tak naprawdę pewną formą, immanentną formą refleksji o tym, czym może być dokument filmowy, jakie on rzeczywiście ma znaczenie. Jakby ten sequel wydaje mi się tutaj dosyć ważny i ciekawy i też wiąże się w pewnym sensie z ustanawianiem na nowo tradycji dokumentu. Jakby, że dokumentaliści sami oczywiście nawiązują do siebie, ale też chodzi o to, że ma się jakby gdzieś w podtekście, wydaje mi się, pojawiać takie poczucie, że ta zhomogenizowana forma dokumentu telewizyjnego jakby jest czegoś pozbawiona. Poszukujemy tego, co było siłą poprzedniego tej poprzedniej fali polskiego kina dokumentalnego. To jest taki jeden ruch, na który chciałem zwrócić uwagę. I nie dam się już tego sposobu konceptualizacji, który mówiła się kontynuować, więc przejdę do kolejnego. To jest kilka moich propozycji. Właściwie nie dam Państwu wspólnego mianownika, bo sam nie byłem w stanie go znaleźć dla tej dekady. Chociaż muszę powiedzieć, że przyglądając się tym filmom, kilkudziesięciu filmom, a to jest niewielka tylko próbka, ponieważ w tej chwili produkcja dokumentalna w Polsce to jest około 150-200 dokumentów rocznie. Więc to jest naprawdę duża ilościowo, duży pakiet filmów, a z drugiej strony jest tak, że bardzo ciężko jest dzisiaj określić, gdzie powstają te interesujące dokumenty. Dlatego, że dzisiaj podstawowym miejscem, gdzie one powstają, nie jest już telewizja polska, publiczna. One powstają, i to bardzo interesujące dokumenty, w stacjach komercyjnych. Pamiętajmy o cyklu zainicjowanym przez telewizję HBO, czy o dokumentach, które powstały we współpracy z stacją TVN. Chociażby Trzech Kumpli, prawda? Dosyć ważny film parę lat temu. Ale są także dokumenty, bardzo interesujące dokumenty, które znalazłem, które powstają, są tworzone przez podmioty, o które bym nie podejrzewał o to, że one taki film mogą tworzyć. Przykładem może być film Warszawa do wzięcia. Niestety nie pamiętam reżysera tego filmu, ale byłem zdumiony, kiedy okazało się, że został on wyprodukowany przez Agencję Rozwoju Rolnego i Caritas Polska. Wiecie Państwo, że to pokazuje, że podmioty, które w tej chwili jakby mogą tworzyć coś ciekawego w polu dokumentu, mogą się lokować w zupełnie innych miejscach niż do tej pory. Zresztą to znaczące, ten film Warszawa do wzięcia jest relacją o trójce dziewczyn, które wzięły udział w projekcie stworzonym przez obie te instytucje wyciągania młodych ludzi ze wsi popegeerowskiej, którym oferuje się
stancję w Warszawie, oferuje się możliwości pewnej edukacji pozwalającej mi znaleźć pracę w dużym mieście. To jest bardzo interesujący film, ale trafiłem na niego absolutnie całkowicie przypadkiem. Nie widziałem go na żadnym przeglądzie dokumentalnym w tym czasie. Więc to rozproszenie wydaje mi się znaczące i to, że bardzo ciężko jest śledzić, gdzie mamy do czynienia z pojawieniem się jakby znaczącego tytułu, poza oczywiście realizacjami znanych, uznanych twórców. Jak na przykład oczywiście Maciej Drygas, który wydaje mi się, że nie stworzył nowej jakości po roku 2000, natomiast on w sposób znakomity kontynuuje pewną perfekcyjną formę, którą sam wynalazł, prawda? Której inwencja stała u podstawy sukcesu takiego filmu jak Usłyszcie mój krzyk, następnie Jeden dzień w PRL-u, to już też po roku 2000, a później ten film, który wydaje mi się też bardzo ciekawy i znaczący w tym wypadku, Cudze listy. I tutaj też chciałem zwrócić uwagę na wydaje mi się, też element niezmiernie charakterystyczny dla ostatniej dekady. Otóż filmy Drygasa też można uznać za kontynuowanie pewnej formy kontrpamięci. Tym razem będzie to przeciwstawianie się wciąż oficjalnej pamięci perelowskiej, ale z perspektywy zwykłego człowieka, tak? Z perspektywy historii, jest to historia widziana z dołu. I dlatego tak bardzo istotne dla Drygasa są właśnie takie materiały, jak te prywatne listy przechwycone przez cenzurę. One pozwalają opowiedzieć inaczej te same zdarzenia, o których już słyszeliśmy i pokazać je w ten sposób, że one w pewnym sensie niekiedy stają się ambiwalentne, dwuznaczne. Widzimy pewne pęknięcie, którego nie dostrzegamy, kiedy patrzymy na tą kanoniczną reprezentację. Dla mnie takim bardzo ważnym momentem w tym ostatnim filmie, czyli właśnie w Cudzych listach Drygasa, to jest moment, kiedy widzimy wykonywanie rzeźb, tych potężnych, socrealistycznych rzeźb na Pałacu Kultury i Nauki i na MDM-ie warszawskim. I pod nim jakby pojawia się, jak w podkładzie dźwiękowym, mamy narratorkę czytającą list młodej dziewczyny. Młodej dziewczyny, która opowiada swojej matce o swoim udziale w ZNP i opowiada przede wszystkim o swoich problemach materialnych. A te problemy to takie, że dowiedziała się, że musi obowiązkowo wziąć udział w pochodzie pierwszomajowym i obowiązkowo przyjść w białej koszuli i czerwonym krawacie. Tylko że ta koszula to kosztuje 10 tysięcy złotych i ją nie stać na tą koszulę. Już zapowiedziała, że jej nie kupi. Ale krawat musiała sobie kupić i to był dla niej dwa posiłki i to kosztowało ją 800 złotych, ten cienki śledzik czerwony. I mówi, że sama się wstydzi, ale pójść nie może i wszyscy wiedzą, na czym to polega. I ta niedojadająca dziewczyna ze wsi, która właśnie opowiada o swoim pobycie z TNP z zupełnie innej strony, jest jakby nałożona na tą kanoniczną reprezentację, powstające wielkie, monumentalne rzeźby przodowników pracy. To jest taki moment szczególnego pęknięcia, ponieważ jak mówię, ona się wychyla z tej reprezentacji, jakby ta reprezentacja pęka dzięki narracji tej dziewczyny z tego prywatnego listu. Tam jest jeszcze jeden dla mnie taki fantastyczny moment. List, w którym niejaki pan magister X, niestety nazwiska nie pamiętam, informuje swojego adresata o tym, że znalazł malarza, który może wykonać obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w odpowiednim rozmiarze. Jest pytanie do klienta, czy ma być to obraz w tej sukience, czy w tamtej sukience, diamentowej, czy złotej, czy srebrnej. Kosztuje to tyle i tyle i mamy informację o tym, że wbrew temu, co pan liczył, to raczej będą 3 futra za jeden obraz, a nie jeden obraz za futro, prawda? Jakby mamy pokazany i obieg gospodarczy, ten czarnorynkowy i handel dewocjonaliami. Moim zdaniem to też jest bardzo ładne, bo tym razem z kolei w tym fragmencie Drygas jakby delikatnie uderza w taki martyrologiczny obraz narodu. To się okazuje, że naród jakby może jako całość ma się dobrze, ale najwyraźniej, że tak powiem, istnieją jakby jeszcze inne warstwy tej rzeczywistości, prawda? Oprócz wcześniejszego listu bardzo patetycznego młodej dziewczyny, która mówi o tym, jak władza komunistyczna organizowała ludność, żeby nikt nie wyszedł na przywitanie Wyszyńskiego. Mamy za chwilę właśnie owego handlarza dewocjonaliami, który 3 karakuły wymienia na jeden obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, wykonany przez bardzo dobrego malarza. Więc jakby te dwa poziomy się tam znakomicie kontrapunktują, prawda, w stosunku do siebie. Ale to jest jakby jeden aspekt, który można nazwać też remontażem historii. Ja sobie pozwolę użyć tej kategorii, którą wcześniej zaproponował Jean-Luc Godard, kiedy
kiedy tworzył Istuary Cinema, historię kina, taki projekt wideo powstające bardzo długo, przez półtorej dekady, gdzie historia kina miała być opowiedziana za pomocą kina, medium kina, za pomocą obrazu, bez dyskursu jakby słownego, czy jakby upodrzędniając taką historiografię powstającą w porządku tekstualnym. Ten drugi aspekt, oprócz remontażu historii, to byłby archiwum. I tutaj chciałbym na to zwrócić uwagę i położyć nacisk. To wydaje mi się znaczącym zjawiskiem dla dekady, tej już zakończonej dekady pierwszej po roku 2000. Chciałbym to też pokazać na przykładzie właśnie Cudzych listów Drygasa. Mianowicie Drygas w sposób fantastyczny czyta materiały archiwalne, zdjęciowe. Ten tekst, który słyszymy, pozwala nam jakby zobaczyć coś, co tam zostało zapisane jako akcydent w sensie bazenowskim, taki przypadkowy ślad czegoś, czego przekaz ideologiczny nie uwzględnił, ale to zostało w tym obrazie. Twarze, ludzkie spojrzenia, powiedziałbym, biedne buty, ubrania poprzecierane na łokciach, coś jakby nie zostaje dopowiedziane, jest schowane przez komentarz wcześniejszej kronicy, ale obraz to zachował, jakby obraz jest w tym sensie indeksalny. Ale to nie tylko to. Mianowicie Drygas wykorzystuje ogromną ilość materiałów wizualnych, które pochodzą z wcześniejszych dokumentów. Tu ja Państwu pozwolę sobie wymienić parę tylko dosłownie, tych, które on wykorzystał wyłącznie właśnie w Cudzych listach. Tam są ujęcia cytowane z filmu Dzień jak co dzień Karabasza, z trzech protokołów Henryka Kluby, z Zabawy Rydzewskiego. Tam są kartki Witolda Iwaszkiewicza, tam jest fragment Cecylii Barbary Sas, Ulica Brzozowa Hasa i Marszałkowska Pawła Kędzierskiego. Oprócz tego etiudy szkoły filmowej, materiały telewizji, materiały operacji Służb Bezpieczeństwa zdeponowane w IPN. I to jest właśnie uruchomienie archiwum wizualnego. Bo on nie tylko jest w stanie znaleźć coś, co wydawałoby się może mieć pełnić rolę ilustracyjną w tych materiałach, powiedziałbym, nie wiem, czerpanych właśnie z archiwum aktowych czy z archiwum IPN-owskiego, ale on także przeczytał na nowo warstwę wizualną we wcześniejszych dokumentach. I to wydaje mi się też jakby niesłychanie istotne i ponownie pokazuje taki wymiar nostalgiczny dokumentu po roku 2000. Że rzeczywiście to jest w jakimś sensie też katalog dokonań wybitnych polskich dokumentalistów, kolegów i to jest także w jakimś sensie również hołd. Okazało się, że w tym systemie opresji ideologicznej im udało się zapisać sporo prawdy. I to nie jest tylko prawda dotycząca tego wymiaru materialnego, wymiaru życia codziennego. Także wydaje mi się, że to jest ten wątek, a przecież to nie jest jedyny film, w którym ta zasada, można powiedzieć, jakby rządzi strukturą dokumentu. Polin Jana Dyleski, prawda? To jest film, który również polega na uruchomieniu archiwum wizualnego, żeby opowiedzieć inaczej historię, żeby jakby uruchomić coś, czego dyskurs słowny nie jest w stanie zrobić. W tym przypadku Dyleska opiera się na filmach, które zostały odnalezione dzięki niesłychanie pieczołowitej i wieloletniej kwerendzie prowadzonej głównie w Stanach Zjednoczonych. Chodziło o filmy prywatne, takie home movie kręcone przez żydowskich imigrantów, którzy wracali do rodziny w latach 30. do Polski i tylko dzięki temu możemy zobaczyć te sztetle, których już nie zobaczymy, które zaginęły. Ale to jest także, proszę Państwa, wydaje mi się znaczący moment w takim filmie właśnie jak Tajne taśmy SB. Ja bardzo ten film, muszę powiedzieć, cenię. Film, który no właśnie nie sytuuje się ani po stronie tej pamięci wcześniej oficjalnej, ani też po stronie tej kontrpamięci, ponieważ pokazuje ludzi, którzy wytwarzali te materiały, którzy byli częścią tego systemu opresji. Mam do czynienia z przeplataniem materiału wizualnego wytworzonego przez agentów Służb Bezpieczeństwa z relacjami z nimi, gdzie dowiadujemy się takich fantastycznych rzeczy, dla mnie fantastycznych, jak to, że większość z nich kończyła łódzką szkołę filmową. Większość z nich była bardzo dumna z zdjęć, które wykonywała. Mało tego, wprowadzili sporo wynalazków do tych kamer, bo siłą rzeczy nie zawsze zdjęcia były dobrej jakości, a spód operacyjnych powinny być dobrej jakości. I martwił tylko jedno, mianowicie, że nie mają własnego zespołu filmowego,
że nie są w stanie sygnować swoich materiałów operatorskich imieniem i nazwiskiem, prawda? W związku z czym dla żartu te materiały, które pokazuje właśnie Morawski w swoim filmie, zaczynają się taką planszą, którą oni ustawiają, zespół filmowy Resort. Prawda? Bo są to osoby, które mówią o tym, dlaczego tam przyszły. Oni byli zawodowcami, tak? Ale mówią, dlaczego tam przyszli, bo łatwiejsze życie materialne, mieszkanie wcześniej, można było dostać talon na samochód, to było bardzo ważne. A to jest taki moment, powiedziałbym, jakby taki dwuznaczny, polegający na tym, że oni jednocześnie wiedzą, że z tym przełomem ustrojowym jakby i życie zostało spłukane, ale w takim znaczeniu, że oni wykonali dużo dobrej, profesjonalnej roboty i nikt tych zdjęć nie doceni, jakby nie zobaczy tam tej dobrej ręki operatora, tak? Że może mógłby zrobić karierę w innym, powiedziałbym, zespole filmów, ale nie zrobił. W związku z czym będzie film, zespół filmowy Resort. Słucham? Tajne taśmy SB. Tajne taśmy SB, jeśli, przepraszam, jeśli nie powiedziałem tego wyraźnie. Ale ten aspekt stosunkowo bardziej subtelny pojawia się też w filmie, który Państwo mieliście okazję widzieć, o co ja też prosiłem gorąco, bo to jest dla mnie jeden z ważniejszych filmów po roku 2000, Tonia i jej dzieci Marcela Łozińskiego, gdzie z kolei tym elementem katalizującym oprócz dokumentów wydobytych z IPN-u, prawda, dotyczących śledztwa Lechtman, czyli ciotki Marcela Łozińskiego, są też materiały nagrane przez niego do dokumentu, który nigdy nie powstał. To jest taki kolejny wątek, jakby kino, które nie zostało zrealizowane, urzeczywistnione, a powinno być albo mogło być, prawda? I Łoziński odnalazł fragmenty tej swojej szkolnej etiudy, on je pokazuje. I to są momenty absolutnie niezwykłe w tej rozmowie. Widzimy, jaką ogromną siłę ma tego typu materiał, który jest takim rodzajem właśnie, powiedziałbym, reliktu. Jest tym rodzajem jakby zapisu nie tylko tamtej sytuacji, ale także czasu wcześniejszego okresu więziennego trzech więźniarek, które one performatywnie odtwarzają przed kamerą, kompulsywnie odtwarzają przed kamerą. To się w jakimś sensie spotyka z tym, co zrobił z kolei Fidyk w Jodik Stories. Tak? Nie mamy zapisu filmowego z więzienia na Mostowskiej, gdzie wszystkie te trzy bohaterki siedziały. Natomiast jakby one odtwarzają performatywnie przed kamerą, tak samo jak robili to uciekinierzy z Korei Północnej. To wydaje mi się też istotne. I ten aspekt performatywny, jak już jestem przy nim, to może przeskakując troszeczkę do innego filmu, który zrobił dla mnie, muszę powiedzieć, w zeszłym roku ogromne wrażenie. To będzie takie aż możliwe przejście do autorki tego filmu. Chodzi mi o film Wiera Gran, Marizma Skoczanowicz. Tu kilka rzeczy jakby można wskazać, wychodząc od Wiery Gran. Po pierwsze, jako taką sytuację modelową, jako sytuacja modelowa rysuje się to, że mamy do czynienia Wiera Gran. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście, tak? Dobrze, okej. Po pierwsze, ten film, podobnie jak kilka innych ważnych dokumentów z lat 2005-2011, to są filmy dokumentalne, które powstają w takiej ścisłej relacji z ogromnym researchem wykonanym na poczet książki. Jakby nie należy ich rozpatrywać tylko i wyłącznie w kontekście kina dokumentalnego, ale widzieć także w relacji do pewnej nowej praktyki pisania historii, takiej historii zantropologizowanej, historii, która chce być odpolityczniona albo uciec od pewnego typu serwitów ideologicznych, od ujęć kanonicznych, nawet jeżeli chodzi o kanoniczne ujęcie getta warszawskiego. Tak jakby już wiemy, kto jest sprawcą, ofiarą i tak dalej, i jakby coś, w pewnym sensie jakby to też jest pewna pamięć kanoniczna, tak? Bo chodzi tu oczywiście o książkę Agaty Tuszyńskiej, o Wierze Gran, i Agata Tuszyńska jest autorką scenariusza tego filmu, ale nie to jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że Agata Tuszyńska dzięki swojej obecności fizycznej w filmie z Maskoczanowicz w jakimś sensie jakby jest figurą procesu poszukiwania prawdy. I to jest moim zdaniem jakby kluczowe. Ona na naszych oczach skleja te fragmenty świadectw różnych osób. Próbuje zrozumieć, co było przyczyną ataku na Wierę Gran w latach 50-tych, 60-tych.
włącza swój film wszystkie materiały wizualne, jakie są dostępne, więc także taśmę z Wierą Gran, z relacją zrealizowaną dla Fundacji Shoah Stevena Spielberga z połowy lat 90. Ale są tam także, właśnie to jest ten fragment, którego najbardziej żałuję, bo fragment końcowy tego filmu, czyli ostatnie ujęcia z Wierą Gran w paryskim mieszkaniu. To jest taki bardzo moment niezwykły, dlatego że Państwo znacie tą historię. Nie muszę jej opowiadać, prawda? Wiera Gran jest piosenkarką, która występowała w kawiarni, w getcie warszawskim. Występowała z Wosfem Szpilmanem i stała po wojnie oskarżona o bycie konfidentką Gestapo. Nikt tego nigdy nie dowiódł, wygrała proces. Oskarżenie się odbyło się za nią przez właśnie całe życie. Z pewnością doprowadziły też do tej jej zapaści mentalnej w ostatnich latach życia, czyli do tej paranoi, o której też ten film opowiada. A w tle pojawiają się jakby dwie postacie, Jonasz Turkow i Władysław Szpilman. I oczywiście niezależnie od tego, jak kto tę historię zinterpretuje, to Tuszyńska moim zdaniem dołożyła wielkiej staranności, zbierając te wszystkie fragmenty i okruchy, to, czego można się w ogóle dowiedzieć. I nawet w pewnym momencie pojawia się dziennikarka, która z Turkowem rozmawiała krótko przed jego śmiercią, gdzie jakby on daje taki sygnał, że czegoś bardzo żałuje, że oskarżył kogoś bezpodstawnie i wiemy, że chodzi o Wierę Gran, to jakby zniszczyło jej życie. I tam się pojawiają, powiedzmy, tacy bohaterowie pozytywni z innych filmów, prawda? Ponieważ jakby my doskonale pamiętamy historię Wosa Szpilmana, chociażby z pianisty Romana Polańskiego, nagle on pojawia się w zupełnie innej roli. To jest takie pękanie jakby kolejnego tabu w filmie z Maskoczanowicz i Tuszyńskiej. To znaczy pamięć ofiar też jest selektywna. Nie można jej zawierzyć. Nie możemy zawierzyć ich pamięci. Oni także poszukują kozła ofiarnego. Tak? Tam też są pewne ciemne rzeczy, o których nikt nie chce opowiadać. Taki moment, przebłysk, kiedy w takim akcie zemsty Wiera Gran w tym zapisie wideo z 1994 roku mówi: ja widziałam, teraz pani to powiem jako pierwsza, nigdy nie chciałam tego mówić, ale w tym momencie mam już dość i to powiem. Ja widziałam Wacława Szpilmana w czapce żydowskiego policjanta. W trakcie selekcji, który dokonywał w kamienicy. Takie momenty, powiedziałbym, pytanie, czy musimy o tym wiedzieć. Wyraźnie jest tam pokazana postawa historyka Jankiela Gutmana, historyka z Yad Vashem, który jakby jest przeciwny temu, żeby opowiadać te rzeczy o ofiarach, prawda? Bo to buduje, jakby rozbija bardzo istotny mit. Mit związany, że tak powiem, z tym fundującym charakterem Holokaustu, ale dla Tuszyńskiej już w tym momencie nie liczy się kwestia tego, czym był Holokaust. Dla niej jest ważne, dlaczego została oskarżona Wiera Gran. Jej interesuje jakby los jednostkowy. To jest bardzo ciekawe, bo jeśli bym ustawił na pewnej skali ten film, to mam do czynienia z czymś takim, że ten proces odchodzenia od pamięci kanonicznej, fałszywej ideologicznie, pamięci kanonicznej, za każdym razem prowadzi do tworzenia się kontrdyskursu, który chce siebie ustanowić jako pamięć kanoniczna jeszcze raz. Chce uzyskać hegemonię, chce nam narzucić pewne znaczenia dotyczące przeszłości. I ten proces odbywa się nieustannie, nie jest możliwy zamknięcia, ponieważ ciągle są inne grupy, które pretendują i opowiadają inaczej tę swoją opowieść, do momentu, dopóki nie pojawi się ktoś, kto weźmie w obronę jednostkę. Kogo interesuje tylko i wyłącznie ten los jednostkowy. I nie chce on przejść, tą osobą, jak sądzę, jest Maskoczanowicz w tym filmie i Agata Tuszyńska, i nie chce on uczynić z losu konkretnej osoby snegdochy. Czy to jest rodzaj metafory, która opisuje pewną szeroką sytuację. Ona nie chce uogólniać wniosku, który dotyczy tej konkretnej jednostkowej sytuacji. Dla mnie jest jakby dopracowanie się jakby innego modelu opowiadania o historii. Tak? Coś, do czego też w pewnym sensie będzie szła w latach 2000 Agnieszka Arnold. Chociaż poetyka tych filmów i tematyka jest zupełnie inna. Mianowicie może właściwie to jest ten moment, kiedy należałoby tą powieść zacząć jeszcze raz, proszę Państwa. Tak? Właśnie ta dekada zaczyna się od Sąsiadów Agnieszki Arnold. Rok 2001. I tu też jest taki znaczący splot. Też jest to znaczący splot, dlatego że film Agnieszki Arnold, o czym mało kto pamięta,
powstawał wcześniej niż książka Jana Tomasza Grossa. Punktem wyjścia do książki Jana Tomasza Grossa było to, że on znalazł relację Szmula Wassersteina i zobaczył materiały zdjęciowe robocze Agnieszki Arnold. Myślę, że to jest bardzo istotne, żebyśmy zobaczyli, że w porządku debaty publicznej, dyskursu publicznego, ten dokument okazuje się być kluczowy, nie tylko ten dokument Agnieszki Arnold. Materiał wizualny, zobaczenie tych relacji braci Laudańskich, Marianny i Stanisława Ramotowskich, jakby staje się w ogóle kluczowy dla opowiedzenia. W pewnym sensie klęska tego filmu, nie w sensie artystycznym, klęska tego filmu, jeśli chodzi o recepcję, polega na tym, że on został obejrzany jako snek Doha. Jako znów film, który opowiada całościowo o relacji polsko-żydowskiej, czyli opowiada całościowo o polskim antysemityzmie. Tymczasem, jeżeli dzisiaj po latach, myślę, że już bez tak znaczących emocji, moglibyśmy ten film zobaczyć jeszcze raz, to okazuje się, że dla niej kluczowa tak naprawdę jest opowieść o konkretnych jednostkach. O Leonie Dziedzicu, który zakopywał ciała. O Stanisławie i Marenie Ramotowskich, ich konkretna historia. Że ona jest jedną Żydówką, która ocalała dzięki temu, że on się z nią ożenił i razem z nią ukrywał się w lesie. No i oczywiście o braciach Laudańskich. Że to jest film w gruncie rzeczy o jednostkach. Oczywiście mechanizm społeczny tam zostaje pokazany, ale on jest tak zrobiony, że w gruncie rzeczy jakby ona nie buduje modelu. Nie buduje modelu, ona chce rozbić narrację historyczną przez pokazanie konkretnych losów ludzkich, konkretnych postaw, które nie dają się ogólnić. Nie chcą być metaforą całości. I na tym polega w pewnym sensie jakby ten wymiar etyczny tego filmu, niesłychanie dla mnie ważny. I ona z tą metodą pójdzie dalej. To jest ciekawe, że Agnieszka Arnold, jakby nie był rocznik chyba 49, jeśli się nie mylę, była jeszcze asystentką Stanisława Barei przy Misiu, o czym też mało kto pamięta, tak? Że ona robiła Misia razem z Bareją, a potem zrobiła Sąsiadów. To też powiedziałbym, niezwykły łuk, który tutaj się gdzieś tam rysuje. Czegoś niepokornego, takiego powiedziałbym subwersywnego, co tutaj się wydarzy. Agnieszka Arnold pójdzie dalej bardzo odważnie właśnie w latach 2000. I to jest właściwie w jakimś sensie poza, już mówiłem o filmie Vera Gran. Dla mnie w pewnym sensie w ogóle szukałbym takich dominujących autorów dokumentu po roku 2000 są właśnie dwie kobiety. To jest Maria Zmrazko-Czanowicz i to jest Agnieszka Arnold. To, co te panie zrobiły pod tym względem, jest niebywałe. Agnieszka Arnold realizuje dalej Czarną Niedzielę. Realizuje, proszę państwa, Oczyszczenie. To jest moim zdaniem też bardzo ważny film. Film o Wołyniu, o rzezi wołyńskiej, opowiadany znów z perspektywy jednostki. To jest kompozytor Krzysimir Dębski i to jest jego matka Alina, którzy przybywają do Kisielewa. Tak? Jakby jest konkretna historia. Co więcej, ponieważ Agnieszka Arnold zrealizuje także po roku 2000 Bohatera, inicjując w pewnym sensie temat, który znów trafi do antropologii, trafi w ręce historyków. Mam na myśli temat, jakim jest, powiedziałbym, dwuznaczny status powojennej partyzantki niepodległościowej. Dwuznaczny właśnie. Ona opowiada o ponurym i pokazuje, dochodzi do rzeczy takich jak pacyfikacja ludności prawosławnej. Tak? Pokazuje to dwuznaczne napięcie, pokazuje, że te wsie równie silnie bały się Służb Bezpieczeństwa, jak bały się tej partyzantki, która coraz bardziej wchodziła w taką formę, powiedziałbym, tej partyzantki ponurego, w pewną klasyczną formę bandytyzmu to się przeradzało. Ona o tym powiada, zanim Joanna Tokarska-Bakir świeżo była premiera książki Okrzyki pogromowe, gdzie ona się dokładnie, precyzyjnie na tym zajmie. I podziękuję także Agnieszce Arnold za to, że ona odważyła się dotknąć tego filmu, tego tematu 5-6 lat wcześniej. I to jest znaczące. Mamy po pierwsze taki dysensus pamięciowy, bo przecież właściwie w tym samym okresie, kiedy powstaje Bohater Agnieszki Arnold, powstają Żołnierze Wyklęci, bo to jest 2006 rok. Czyli mamy do czynienia z apologią winu i mamy do czynienia z opowieścią jakby o jednym z winowców, prawda, który jakby to rozbija. W jakim sensie kimś to antycypował przed rokiem 2000 będzie z kolei Mariusz Malec, no? Cicha przystań. Film o winowcu, który ukrywa się następnie jako pracownik prosektorium. I to jest też, wydaje mi się, bardzo ważne. Czyli dokument w jakimś sensie antycypuje i wyprzedza, antycypuje dla mnie ważne dokonania polskiej historiografii ostatniej dekady i antropologii historycznej.
prawda? Książka Janet Okarskiej-Bakir, jak powiedziałam, Okrzyki pogromowe, która się idzie tropem tego, co jakby zainicjowała w swoim filmie Agnieszka Arnold. Książka Jana Tomasza Grossa. Okrzyki pogromowe. Już. Przepraszam, momencik. Już, proszę Państwa. Zresztą książka, którą gorąco polecam. Okrzyki pogromowe, ona miała niedawno swoją premierę. Dla mnie jest ona też bardzo interesująca metodologicznie, ze względu właśnie na pokazanie tego, że ona pisze historię inaczej niż historyk. Jak już Państwu mówimy o książkach, nie chciałam, żeby to była reklama, ale powiedzmy, że z kolei to, co zrobi Marcel Łoziński nieco wcześniej, tak, w swoim filmie o pogromie kieleckim, stanie się w jakimś sensie punktem wyjścia na przykład książki Marcina Zaręby, Wielka Trwoga, Polska 44-47. Historycy są, proszę Państwa, najwyraźniej w ogonie, za dokumentalistami. To się dzieje 5, 6, 7, 8 lat później, niż powstają te filmy. I to wydaje mi się znaczące. Inny taki temat to będzie, proszę Państwa, Żydokomuna. Ten temat zostaje podjęty przez Agnieszkę Zawadzką w roku 2010. I równolegle właściwie powstaje książka Pawła Śpiewaka, Żydokomuna. Ktoś wreszcie odważa się napisać jakby książkę temu tematowi dedykowaną. A z kolei odpowiedzią na film Agnieszki Zawadzkiej, na zasadzie takiego tknięcia, nie tak trzeba o tym opowiadać, jest Tonia jej dzieci, właśnie Marcela Łozińskiego. To trzeba inaczej o tym powiedzieć, żeby znowuż nie usztywniać ideologicznie pewnego stanowiska, żeby nie robić takiej kontry ideologicznej, tylko jeszcze raz pokazać jednostkowe losy. Chcę rozwinąć tą paralelę, znaczy tego wyprzedzania w dyskursie publicznym historiografii zawodowej i badań etnograficzno-antropologicznych przez dokument filmowy, że on jest pierwszy. Jest takim zwiadowcą, który rozpoznaje istotne, nośne, ważne społecznie tematy. Bo istnieje głębokie, proszę Państwa, pokrewieństwo między ważnymi dokumentami dekady po roku 2000, a właśnie metodą pracy antropologii społecznej i antropologii historycznej. I to pokrewieństwo dotyczy metody dochodzenia do prawdy. Nie chcę tej prawdy esencjalizować. Chcę właśnie pokazać, że te filmy dokumentalne, one głównie pokazują proces. To bycie w procesie odkrywania owej prawdy. Inaczej w przypadku historyków zawodowych, dla których ważne są głównie źródła pisane i forma weryfikacji tych źródeł pisanych, dla dokumentalisty i dla antropologa, gdzie oni się chyba uczą nawzajem od siebie, jest rodzaj pewnej fuzji pomiędzy tymi obszarami, kluczowe jest to, co ludzie robią z faktami, jak o nich opowiadają. I to nie tylko po to, żeby zweryfikować same fakty, tylko żeby pokazać, jak one funkcjonują społecznie. To znaczy się, że dokumentalista, dobry dokumentalista Agnieszka Arnold, jak Maria Zmaskoczanowicz, chociażby w filmie Kocham Polskę, o poświęconej z kolei Młodzieży Wszechpolskiej, jakby ich obrazowi świata, ich Polsce jako wspólnocie wyobrażonej. Te autorki dociekają przede wszystkim tego, jaka jest nasza społeczna konstrukcja świata? Jakie są limity, powiedziałbym, naszej percepcji rzeczywistości jako wspólnoty? I czego my nie możemy ciągle zobaczyć? To jest, wydaje mi się, bardzo ważne. I wreszcie to, że ponieważ w ich filmach równą wagę ma research dokumentalny, niekiedy niesłychanie ogromny po prostu research dokumentalny, który stoi za tymi realizacjami, i relacje świadków, to nie jest tak, że odrzuca się żywe doświadczenie, to living experience osób występujących w oparciu o dokumenty pisane, ale kluczowe dla nas jest właśnie, jest pauza, jest przemilczenie, jest moment napięcia w chwili opowiadania, przez który dowiadujemy się rzeczy najważniejszych. Bo w tych filmach, podkreślam, nigdy tak naprawdę klucz, jakby nie najważniejsza jest sama faktografia. Jakby to nieważne właściwie, znaczy nie jest to nieważne, ale możemy się dowiedzieć z innych źródeł tego, jak konkretnie wyglądała historia Kurasia Ognia albo Ponurego, jak konkretnie wyglądała historia oddziału Wybranieckich na Kielecczyźnie,
Możemy się tych faktów jakby, możemy je skądinąd jakby czerpać wiedzę o tych faktach. Natomiast to, czego tutaj się dowiadujemy, to jest to, czego ludzie realizujący film, ludzie opowiadający tym ludziom o swojej historii, my jako widzowie czy jakaś konkretna grupa, nie chcemy dopuścić do świadomości. Ten proces przebijania się przez ten porządek ideologiczny, wydaje mi się jakby niesłychany. W tym sensie dokument filmowy, mimo tego, że jak powiedziałbym, nie wynalazł nowych środków, nie pojawiła się nowa forma dokumentalna, nie ma jakby znaczących zmian, jeśli chodzi o poetykę tego filmu roku 2000. Jest dla mnie zjawiskiem jakby istotnym bardzo w porządku debaty publicznej. Właśnie tego, że często tego nie widzimy, że on tę debatę inicjuje. Że on w pewnym sensie dyskusja wokół tych filmów, czy to sam fakt, że można te filmy zobaczyć, takie właśnie filmy jak Tonia i jej dzieci, sprawia, że my już inaczej będziemy czytać konkretne świadectwa czy książki historyczne. Historycy też będą na pewno troszeczkę inaczej patrzeć. To jest taki moment, kiedy dokumentaliści są w tym wypadku w szpicy poszukiwania nowego języka artykulacji świadomości historycznej. I tutaj chcę jakby zamknąć, żeby już nie przedłużać, pokazując, że ten rodzaj opisu wydaje się być zasadny także względem na to, że o ile w ten film koresponduje, film dokumentalny koresponduje z naszą konstrukcją świata społecznego, z nami jako wspólnotą wyobrażoną, testuje, że tak powiem, limesy naszego wyobrażenia świata, to bardzo znaczące też w tym dokumencie powinny być te obszary, gdzie mówimy o innych. Gdzie mówimy o innych, jakby w relacji do nich cały czas rekonstruujemy swoją tożsamość zbiorową. Więc ja bym tak hipotetycznie powiedział, że prawdopodobnie powinien być ważny temat rosyjski, temat żydowski w kinie dokumentalnym po roku 2000. I wydaje mi się, proszę Państwa, że rzeczywiście jest. Rzeczywiście jest. Nie chcę wymieniać tych filmów wiele, ale kilka tu już padło. Jeśli chodzi o ten wymiar relacji do wspólnoty żydowskiej czy Polaków pochodzenia żydowskiego. Oczywiście on się pojawia i w Żydokomunie i pojawia się w Tonia jej dzieci, ale pojawia się także w takim bardzo ciekawym dokumencie Księżyc jest Żydem. Niestety nie pamiętam teraz reżysera, bardzo mi przykro. Przepraszam reżysera, ale wleciał mi z głowy. I to jest z kolei historia, którą my też już skądinąd powinniśmy znać. Powinniśmy ją znać z cudu purimowego. To jest historia Kibola. To jest historia kierowcy tira. O silnie antysemickich przekonaniach, który odkrył, że ma żydowskie korzenie. I efektem jest to, że jakby jego konwersja na judaizm prowadzi do tego, że on wchodzi w judaizm ortodoksyjny. Jakby cała ta droga jest pokazana. To jest absolutnie szokujące i dlatego, że w tle jest jego tęsknota za wcześniejszą formą własnej tożsamości. Mianowicie on już nie może pójść na stadion, spotkać się z kolegami, bo mecze Legii grane są w sobotę, a sobota to szabat. Jest ten moment, kiedy on chodzi samotnie po boisku, gdzie nie ma kolegów i kiedy żona zapala świecę, a on słyszy okrzyki kiboli, którzy idą na stadion i jest ten moment jakby jego rozpięcia. Takiego obrazu, proszę Państwa, współczesnego Żyda polskiego ja nie widziałem jak w tym dokumencie. To jest, wydaje mi się, bardzo ciekawe. W każdym razie ten rodzaj prostych podziałów polskość, żydowskość, antysemityzm, to się bardzo komplikuje w tym filmie, prawda? Można by oczywiście te tytuły mnożyć, bo jak mówię, też Wiera Gran jest w pewnym sensie taki film, który pokazuje pęknięcia wspólnocie żydowskiej. To już nie jest pamięć polska versus pamięć żydowska, tylko to są podziały w obrębie wspólnoty żydowskiej. Jakby tam są odrębne wersje przeszłości. Nie ma już jednej monolitycznej pamięci, przykład drugiej monolitycznej pamięci. To jest wewnętrzna sprawa żydowska, o której opowiada Tuszyńska z Maskoczanowicz. To temat rosyjski. W takim razie. Proszę Państwa, tutaj nie da się oczywiście uniknąć kwestii smoleńskiej. Dobrze brzmi? Kwestia smoleńska. Niech tak będzie taki rodzaj eufemizmu, bo rzeczywiście mam do czynienia z wysypem filmów dotyczących katastrofy smoleńskiej po roku 2010. Muszę powiedzieć Państwu, że zdrowiem to przepłaciłem, bo obejrzałem chyba tych filmów około 17.
większość z nich to są rzeczy potworne, ale moim zdaniem symptomatyczne. Trzeba to jednak gdzieś tam zobaczyć. I to nie są tylko i wyłącznie Solidarni 2010, Stankiewicz i Pospieszalskiego. Muszę powiedzieć, że ten film akurat z tego korpusu dokumentów jest naprawdę dobry. W sensie formalnym jest naprawdę dobry. Można się nie zgadzać z tym, co tu się dzieje, ale on jest rzeczywiście formalnie zrobiony bardzo dobrze i nieprzypadkowo nawiązuje też do, znowuż, on jest nostalgiczny. Jakby się tak zastanowić nad nim, to on jest nostalgiczny w swojej formie i treści, bo nawiązuje do Robotników 80. Wprawdzie tamten film opowiada o innej sytuacji, ale chodzi o ustawienie analogii pomiędzy rodzajem tworzącej się community, tak? Takiej komunita w sensie używanym przez antropologów, przez Wiktora Turnera. Spontaniczna wspólnota, która się wytwarza, jakby jest właściwie tym tematem, zawiązywanie się wspólnoty. Tak samo jak w Robotnikach 80, nawet jeżeli może być przerażeni konsekwencjami i horyzontem aksjologicznej wspólnoty, to ona się zawiązuje, to jest realne i ta realna siła społeczna staje jakby w tym filmie ujęta. Są filmy przeraźliwie pełne fobii antyrosyjskiej, takich jak na przykład List z Polski. Muszę powiedzieć, że to bardzo źle się ogląda, ale trzeba pamiętać, że takie filmy także powstały. Tak nawiasem mówiąc, chyba najlepszym filmem o sprawie smoleńskiej, jaki udało mi się obejrzeć, to był film rosyjski. Katyński syndrom. Ponieważ był to jedyny film, który pokazał całą sprawę przez pryzmat analizy mechanizmu władzy. Sporu politycznego, pęknięcia wspólnocie politycznej, nawet jeżeli on jest w dużym stopniu też powiedziałbym instrumentalny, jakby ma charakter perswazyjny i nieprzypadkowo ten film, proszę Państwa, został wyemitowany w telewizji rosyjskiej dokładnie w dniu wyborów prezydenckich w Polsce, więc wiadomo po co został pokazany i tak dalej, to muszę powiedzieć, że szapoba, jeśli chodzi o warsztat, jeżeli chodzi o taką świadomość formy i to rzeczywiście, że jest to obraz dosyć syntetyczny na tle powiedziałbym tych przedziwnych świadectw, przedziwnych relacji składanych przez jakby, no krótko mówiąc, jakby zwolenników tej tezy o zamachu w tym wypadku. Ale to nie są jedyne filmy, proszę Państwa, rosyjskie dla mnie znaczące. Koniec Rosji. To jest chyba Marczyński, jeśli dobrze pamiętam, Michał Marczyński, czyli Wychowanek Szkoły Wajdy. Film, który, podobnie jak Ziarno, zresztą inny dokument, pokazujący rubieże Rosji. W przypadku końca Rosji, to koniec Rosji to tutaj, proszę Państwa, jest znacząca gra w tytule, bo nie chodzi o finito, kres państwa rosyjskiego, chodzi o rubieże w sensie geograficznym. To jest film opowiadający o stanicy, o granicznikach rosyjskich, którzy mają bronić rosyjskiej granicy od północy. Oczywiście nikt tam nigdy nie wszedł. I nawet jak się przejdzie przez granicę, nie wiadomo dokąd pójść, prawda? Gdzie można iść z Rosji na północ? To jest, ten film jest niesamowity, muszę powiedzieć. I to jest dokument, który z kolei nie szanuje formatu telewizyjnego. To też jest dla mnie znaczące, ponieważ zwróćcie Państwo uwagę, obecnie klasyczny format dokumentu, co moim zdaniem sprawia, że nie zawsze da się powiedzieć to, co istotne. To jest te 50 minut. Tak? Pasmo telewizyjne wyznacza dokładnie granicę, jak długo można mówić o pewnym temacie. Tak? A ten film jest rzeczywiście ponad półtora godziny i pokazuje grupę mężczyzn wojskowych w pewnym zamknięciu, w tych warunkach, że tak powiem, tej polarnej przyrody. Ale jest to też analiza, powiedziałbym, Rosji, która dociera do takiego momentu, to jest bardzo znaczące, gdzie nie tyle dokumentalista kapituluje, co spotyka się z definicją rosyjskości. W tym filmie, jakby kluczową definicję rosyjskości. Ona się pojawia zresztą w momencie, kiedy ci mężczyźni piorą swoje skarpety, piorą swoje ubrania, ubierają się, golą się, wywieszają rosyjską flagę, bo jest 9 maja. Jest 9 maja, jest Dzień Zwycięstwa i tam oni są sami, nie wiem, w piątkę chyba, pod tym kołem polarnym, nie ma nikogo więcej, tych stanic tam jest 6 czy 7, one są w odległości, nie wiem, 1000 kilometrów jedna od drugiej, nic pomiędzy nimi. Jeden z nich, proszę Państwa, nagle zaczyna mówić ten słynny wiersz Tiutczewa, taki wiersz, że Rosji nie można panimać, w Rosji można tylko wierzyć. Rosji nie można zrozumieć, nie można jej umysłem uchwycić, można w nią tylko wierzyć.
ten moment irracjonalizmu tej rosyjskiej formy jest tam oczywiście pokazany, ale pokazany paradoksalnie w ten sposób, że to się nie staje antypolskie, bo to jest element autodefinicji rosyjskiej, to jest autostereotyp rosyjski, jakby zostaje to w tym filmie uchwycone. Bardzo ciekawy, proszę Państwa, film, który Państwu gorąco polecam, i ponieważ już czas przekroczyłem, bo kolacja. Proszę Państwa, to jest tylko taka migawka. Chciałem Państwa przekonać, że temat rosyjski i temat rzeszowski są bardzo ważne w tym dokumencie po roku 2000, bo one pozwalają nam jakby odblokować tę polską tożsamość i to jest jakby miejsce, gdzie poszukujemy jakby nowego języka, gdzie opowiadania o sobie, patrząc na innych, po to, żeby wyzwolić się w pewnym sensie od tych powiedziałbym, formy reprezentacji zostały już zideologizowane, upolitycznione i które nie są w stanie nam pomóc zrekonstruować na nowo swoją tożsamość. Proszę Państwa, nie znalazłem wspólnego mianownika, jeśli chodzi o dokument po roku 2000, ale te kilka elementów chciałbym rzeczywiście, żebyście Państwo jakby ją zapamiętali, czy się z nimi skonfrontowali. Czyli to, co nazwałem jakby nostalgicznością tego dokumentu, jeśli chodzi o sequel, to, co wiąże się jakby z form archiwum i przepracowania wizualnego pamięci w tych dokumentach, paradoksalną hegemonię dwóch kobiet dokumentalistek, których dokonania są tak bardzo znaczące po roku 2000, Agnieszki Arnold i Marii Zmaskoczanowicz. I chciałbym też Państwu jakby zostawić Państwa z tą tezą, że dokument filmowy polski można docenić, pokazać jego rangę, nie tyle analizując ergocentrycznie poszczególne teksty wskazują na wartości estetyczne, tylko pokazując, że one mogą być tak kluczowe w debacie publicznej, że mogą inicjować pewne procesy odkłamywania rzeczywistości, zmieniania narracji rzeczywistości, które dopiero później docierają do historiografii zawodowej czy badań etnograficznych, antropologicznych. Dziękuję bardzo.